Polki. Dzień dobry, dzień dobry. Na pewno nie wiecie, kto dzisiaj dla was ten koncert przygotował. Ponieważ jest to pan, który tak jak wy pochodzi z Rumi i tak jak wy chodził do jednej z rumskich szkół, a jego pasją od zawsze była muzyka. On ukończył szkołę podstawową numer 6, która obecnie jest gimnazjum numer 4 w Rumi, gdzie dał się poznać rumskiej publiczności na licznych występach czy imprezach rumskich, śpiewając i grając na gitarze i wtedy też uczęszczał na zajęcia muzyczne do Młodzieżowego Domu Kultury w Rumi. Był laureatem konkursów m.in. na Festiwalu Piosenki Francuskiej w Starogardzie Gdańskim, gdzie zdobył Grand Prix, czy Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Francuskiej w Chorwacji, na którym zdobył 3. miejsce. Stypendysta burmistrza miasta Rumi, starosty powiatowego i prezydenta miasta Gdańska za osiągnięcia w dziedzinie muzyki. Absolwent Akademii Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Obecnie artysta Opery Krakowskiej. Pomysłodawca i dyrektor artystyczny dzisiejszego wydarzenia i wydarzeń rumskich spotkań muzycznych, w ramach których od 5 lat odbywają się koncerty z okazji urodzin miasta Rumi oraz po raz drugi w tym roku koncerty muzyki klasycznej dla dzieci i młodzieży ze szkół miasta Rumi. Muzycznie wchodzimy w nowy rok szkolny. Czy wiecie, o kim mowa? Jest to pan Marek Gerwatowski. Powitajcie go gorącymi brawami. Dzień dobry, drogie dzieci, droga młodzieży. Witam również waszych opiekunów na koncercie muzyki klasycznej. Muzycznie wchodzimy w nowy rok szkolny. Dzisiaj odbędziemy małą podróż po świecie. Zajrzymy do Włoch, gdzie urodził się Gioachino Rossini, który napisał przepiękną operę Cyrulik Sewiński i ten kompozytor w tym roku obchodzi 185. rocznicę urodzin. Ale zajrzymy również do Rosji, Czech, Francji czy do Stanów Zjednoczonych. A już teraz bardzo serdecznie chciałbym zaprosić na scenę naszych dzisiejszych gości, artystów scen operowych i filharmonicznych. Klaudia Trzasko, sopran. Paulina Leda, fortepian. Alicja Różycka, wiolonczela. Paweł Michalczuk, bas. Tomasz Mrowiński, altówka, Szymon Laskiewicz, klarnet oraz wszystkie przeszkadzajki i instrumenty perkusyjne, pan Tomasz Myszk. Wielkie brawa dla dzisiejszych gości rumskich spotkań muzycznych, które odbywają się pod patronatem burmistrza miasta Rumi, pana Michała Pasiecznego. Drodzy goście, na początku już usłyszeliście, że obowiązują pewne zasady w operze. Strój, zachowanie. Ale są też zasady, które obowiązują również artystów, którzy występują w operze. A mianowicie przed każdym koncertem, zanim już zaczną grać, muszą przede wszystkim nastroić swoje instrumenty. O co teraz bardzo poproszę naszych muzyków. Jak doskonale wiemy, każda książka ma wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Tak samo jest również w dziele operowym. Każda opera ma też swój wstęp, który nazywa się uwerturą. I już za moment usłyszymy, jak możecie tutaj zobaczyć na naszym ekranie, taka ściąga dla was, abyście mogli zapamiętać każdy utwór, który dzisiaj był grany. Uwertura z opery Cyrulik Sewilski Gioachino Rossiniego. A grają dla was instrumentaliści. Wielkie brawa dla nich. Thank you.
Wielkie brawa dla naszych wspaniałych instrumentów, dla wiolonczeli, altówki, klarnetu, instrumentów perkusyjnych oraz dla fortepianu. W operze również obowiązują zasady śpiewaków operowych, którzy przed każdym swoim występem potrafią 5-10 minut, a czasami są tacy, którzy nawet godzinę się rozgrzewają i się rozśpiewują, prawda? Ale my już koncertujemy tutaj dzisiaj od 9 rano i już od 8 rano się rozśpiewaliśmy, ale chcieliśmy wam zaprezentować chociaż jedną rozśpiewkę. Mam nadzieję, że nam troszeczkę pomożecie. Takie trzy wyrazy do, do. I teraz poprosimy pianistkę o dźwięki. Do. Wszyscy razem. Do. Głośniej jeszcze raz. Do. Jeszcze głośniej. Wielkie brawa dla was. Jesteście już pewnie troszeczkę rozgrzani, nasi wokaliści również. A już teraz zapraszam was do wysłuchania pieśni Tarantella Gioachino Rossiniego i pani Klaudia Trzasko, sopran koloraturowy, najwyższy głos kobiecy, który występuje w operze. Brawa, to była pani Klaudia Trzasko, sopran koloraturowy, czyli najwyższy głos kobiecy, który występuje w operze.
A teraz przenosimy się do Polski. Do Polskiej Opery Narodowej, do Stanisława Moniuszki, do opery Straszny Dwór. I już za momencik wystąpią przed nami nasi wspaniali tancerze. Pani Kamila Majk oraz pan Michał Kępka. Wielkie brawa dla nich. A ja będę miał do was, droga publiczności, prośbę. Ponieważ kiedy kończy się opera Straszny Dwór, to główny solista, który nazywa się Miecznik, wychodzi na przód sceny i woła do publiczności: do Mazura! I tymi słowami zaprasza całą orkiestrę oraz tancerzy do wykonania właśnie Mazura. I teraz mam do was prośbę, abyśmy mocno takim okrzykiem zachęcili naszych wspaniałych tancerzy do zatańczenia Mazura. Wszyscy razem. Do Mazura! Głośniej! Do Mazura! Jeszcze raz. Do Mazura! Przed państwem pani Kamila Majk oraz Michał Kępka. Brawa dla naszych tancerzy, pani Kamila Majk oraz pan Michał Kępka. A my pozostaniemy jeszcze w Polsce i również pozostaniemy przy operze Straszny Dwór. Już za momencik usłyszymy arię z Kołuby, arię basową w wykonaniu pana Pawła Michalczuka. A bas to najniższy głos, który występuje w operze, prawda, panie Pawle? Zgadza się. Dzień dobry państwu. A coś jeszcze niżej umiesz powiedzieć? Jak widać, jestem całkiem młodym basem, więc ten naturalny głos może jeszcze niekoniecznie jest tak niski, ale na pewno państwo zaraz usłyszycie, jakie dźwięki potrafię wydobywać. Dokładnie. W arii ten zegar stary z opery Straszny Dwór, Paweł Michalczuk. Kuranty czują.
jak z nut. Zepsuty wszakże od 100 lat nakręcać próżny trud. Lecz jeśli nie tutaj stanie pan zegar, gdy zabije kur, dmie wrząd przedętych rur. Dziś zbudzi cię koncercik taki. Boisz się? Nie! Nie? Zażyj tabaki. Te wielkie ma dwa na względzie wasze ćmiej. Miecznika pra babką ta pra babką tej. Przy obcych w nocnej dobie prababki obie wyłażą z ram, gdy pieje kur i nóż zacięty spór. Niejednym się już dały we znaki strach waści. Zażyj tabaki. Wielkie brawa. To była aria z Kołuby, z opery Straszny dwór Stanisława Moniuszki, a śpiewał pan Paweł Michalczuk, bas, czyli najniższy głos, który występuje w operze. A już teraz montuje się scena ta naszego kolejnego gościa i tym samym przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, skąd pochodzi taniec musicalowy Step. A wystąpi przed nami pan Maciej Glaza, którego serdecznie zapraszamy. Przywitajmy go gorącymi brawami. Zatańczy do utworu Scotta Joplina, The Entertainer. Pan Maciej Glaza. Thank you.
Wielkie brawa. To był Maciej Graza w tańcu musicalowym Step do muzyki Scotta Joplina, The Enter Tide. A teraz przeniesiemy się na chwilę do Francji, gdzie urodził się Jacques Offenbach, twórca operetki Orfeusz w piekle. I z tejże operetki zabrzmi kankan, a wykonają go nasi wspaniali instrumentaliści. Wielkie brawa dla nich i również brawa dla panów, którzy tak dzielnie pomagają nam przenosić tę scenę. Można klaskać oczywiście, zachęcamy was. Wielkie brawa dla zespołu kameralnego, dla wiolonczeli, altówki, klarnetu, instrumentów perkusyjnych oraz dla fortepianu. A teraz powracamy do Włoch i wykonamy dla was, droga publiczności, jeden z najbardziej znanych utworów neapolitańskich muzyki włoskiej, który niegdyś wykonywał Luciana Pavarotti, Placido Domingo i José Carreras. A teraz my. Utwór Funiculi Funicula. Zobaczymy, czy znacie. Można klaskać. Ai se la lina viene nel saliente, tu sai adò. Furie, ti lascia star, ti lascia star. E non ti cola presso le scurie a riguardar, a riguardar. Say hey.
kampaja, kuli, 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 kula, kuli, 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 kula. Kampaja, peja, kuli, 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 kula. Kto wyżej klasz, my czy wy? Wielkie brawa również dla was. Dziękujemy za tę pomoc. Klaudia Trzaska oraz Paweł Michalczuk. A teraz przeniesiemy się już za momencik do Rosji. Skąd pochodzi taka pieśń ludowa Kalinka? Ale dzisiaj Kalinka nie będzie zaśpiewana, ale zatańczona. A zatańczą pani Kamila Majek oraz pan Michał Kępka. A ja bardzo bym prosił tam o ciszę z tyłu, ponieważ jesteśmy w filharmonii, w operze. Trzeba troszeczkę spokojniej się zachowywać. A przed państwem Kamila Majek oraz Michał Kępka. Również można klaskać, żeby nadać rytm tańcerzowi. Wielkie brawa dla naszych wspaniałych tancerzy, pani Kamila Majek oraz pan Michał Kępka, prosto z Rosji Kalinka. A my ponownie wracamy do Stanów Zjednoczonych oraz do tańca musicalowego Step. I zapraszamy również naszego gościa, pana Maćka Glazę, który zatańczy do utworu Moses Supposes z musicalu Deszczowa Piosenka, a musical ten napisał Nacho Herb Brown. Przed państwem Maciej Glaza. Wielkie brawa. Thank you.
Wielkie brawa. Wystąpił przed wami, drogie dzieci, droga młodzieży, drodzy opiekunowie, Maciej Glaza, który tańczył do utworu Nacho Herb Browna z musicalu Deszczowa Piosenka, do utworu Moses Supposes. A teraz przenosimy się ponownie do słonecznych Włoch i zabrzmi aria z opery Cyrulnik Sewilski Gioachino Rossiniego, kompozytora, który w tym roku obchodzi 185. rocznicę. Będzie to utwór pod tytułem La Calunnia, po polsku Plotka. Zobaczymy, jaką ciekawą historię pan Paweł Michalczuk nam teraz opowie. Wielkie brawa, Paweł Michalczuk, bas! Dla pana Pawła Michalczuka, bas. A teraz wybierzemy się do Austrii, skąd pochodzi operetka Johanna Straussa Zemsta nietoperza. Z tej operetki pani Klaudia Trzasko wykona arię Taki pan jak pan. Bardzo proszę również was o ciszę i skupienie, jak to bywa w operze. Thank you.
Taki pan jak pan, zagraniczny pan, powinien wiedzieć sam, co i kto i jak, a gdy klepki brak, niech nie pcha się do dam. Ta rączka tak biała, pokojówką tu wyjeżdżać śmie. Pozwoli pan, mój panie, że to śmieszy mnie. Złośliwość to, czy prosty błąd, lecz śmiechu wart ten pański sąd. Więc się śmieje, oszaleje, ja się śmieję, oszaleje. Ale ze mnie? To tylko śmiechu wart ten żart. A ten grecki nos i srebrzysty głos nie mówią panu nic. Nic. Więc zauważ krój, więc zauważ strój, gdy nic nie widzisz z lic. Ta suknia, ta kłyna, kelsy, perfumy, Guerlain Antique, czy widok mój uroczy oślepił pańskie oczy, że pan wytworną damę pokojówką zwie? Pozwoli pan, mój panie, że to śmieszy mnie. Złośliwość to, czy prosty błąd, lecz śmiechu wart ten pański sąd. Więc się śmieję, oszaleję, ja się śmieję, oszaleję. Wielkie brawa, Klaudia Trzasko, sopran koloraturowy. A teraz przenosimy się do Czech. Skąd pochodzi Polka? Już za momencik wystąpią przed nami ponownie pani Kamila Majek oraz pan Michał Kępka i zatańczą do Louisiana Polka, Bedrisia Smetany. I opowiedzą nam piękną historię ludzi zakochanych. Przywitajmy ich wielkimi brawami.
Wielkie brawa dla pani Kamili Majek oraz dla Michała Kępki. Tańczyli czeską polkę Belrisza Smetany. A my ponownie przenosimy się do Stanów Zjednoczonych i tym razem do utworu I Got Rhythm, utworu George'a Gershwina, między innymi z musicalu Amerykanin w Paryżu, zatańczy ponownie dla nas mistrz stepu, pan Maciej Glaza. Wielkie brawa dla pana Maćka. Głośniej, głośniej! Oraz wielkie podziękowania dla obu panów, którzy nam tak dzielnie pomagają wnosić tę scenę. Wielkie brawa również dla nich. A teraz Maciej Glaza. Brawa, wystąpił przed państwem pan Maciej Glaza. A my będziemy powoli kończyli naszą podróż po świecie, naszą muzyczną podróż po świecie. Byliśmy dzisiaj w Czechach, w Rosji. Ktoś jeszcze pamięta, gdzie byliśmy? W Polsce, dokładnie byliśmy w Polsce. W Austrii, wielkie brawa dla was. Jednak coś zapamiętaliście, bardzo mnie to cieszy. A ja chciałbym wam jeszcze raz przedstawić artystów, którzy dzisiaj wystąpili przed wami. Artyści scen operowych i filharmonicznych. Pani Klaudia Trzasko, sopran. Pani Alicja Różycka, wiolonczela. Pani Paulina Leda, fortepian. Pan Paweł Michalczuk, bas. Pan Tomasz Mrowiński, altówka. Pan Szymon Laskiewicz, który grał na klarnecie. Oraz pan Tomasz Mysz, który dzisiaj nam przeszkadzał na tych instrumentach perkusyjnych. Oraz nasi wspaniali tancerze, pani Kamila Majk, Michał Kępka oraz mistrz stepu, pan Maciej Glaza. Bardzo dziękujemy. A my chcielibyśmy wam życzyć wszystkiego dobrego w nowym roku szkolnym. Dużo sukcesów wam i waszym pedagogom. Wszystkiego dobrego na nowy rok szkolny, a na koniec przenosimy się do Kuby i utwór Guantanamera. Z pewnością znacie, jeżeli znacie, to śpiewajcie
razem z nami. Do zobaczenia. Guantanamera, guaya Guantanamera, wyżej kaszczemy.